To witam na kolejnej rajdzie. Niedziela 18 września 2022. Zaś był plan na Łysochora jechać. I od 2 tygodni te plany pogoda mi krzyżuje. Tam co w grzybiorze. A grzybów mamy dość dużo. Ale w ogóle wonio grzybami, kurczę. I to fest. Widzicie, grzyby, gadziory. Jest tego. 8 stopni na nagradach. No i na popołudnie zapowiadane deszcze. Także dzisiaj szału ma nie być. Ja mam nadzieję, że i co? I deszcz. Wiecznie siedzieć przed komputerem w chałupie i gapić się na świat coraz bardziej porębany. Wczoraj otwarli przekop Mierzei Wiślanej. Ja, była pompa, była propaganda, była wielka uroczystość, pseudo uroczystość i dać coś. Ani chwili spokoju z tymi deszczami. Ale tak to już mówię, od 3 tygodni każda niedziela to jest z deszczem. No to są my przy rezerwacie Lotus. Tu jest taka dróżka leśno. Tam się jedzie od Zabrzega z tej strony. Tu od Chybia. To jest na granicy w zasadzie tych dwóch miejscowości. Zobaczcie, tu jest trawa tak już wyleżano, że tu auta parkowały. Jest tu nawet taka ścieżka wydeptana. Tu włażą na Lotus. No i żeby było wszystko w porządku, to żeby nikt nie powiedział, że kogokolwiek czulum, jest rezerwat przyrody Lotus? Jest. No i sprawa jest taka, że to jest ścisły rezerwat torfowiskowy. Nie wolno tu wchodzić. Tam dali oczywiście na te bajoro. Tutaj się już w zasadzie jakaś zaczyna. A podziwiajcie się. Jak tu łażą. I w zasadzie też nie powinien jak tu iść.
Ale to zaraz to dość fest już. Nie będę dalej szedł, bo o. Tu już jest miękko pod nogami. Także widzicie, oni tam dali łażą. Jest tam wydeptane. Jest rezerwat ścisły, torfowiskowy. I no wros może ze 2-3 metry. Dali nie idę, bo po prostu mógłby już nie wyleźć. I oni szukają właśnie grzybów. Ja tu mam jakoś i gadówka. Zważone tu je dość fest. Następna gadówka. O, widzicie. Ja nie zbieram grzybów, bo jeszcze ginał na tym nie znam. A pewnie połowa z nich to byłyby gadówki. O, widzicie. I ci, którzy by je jedli, to raczej mogliby tego nie przeżyć. Tu już jest dali rezerwat. Są bagna. I roba już tam nie idzie. No. Także ja strasznie lubię łazić po lasach. I w ogóle jeździć rowerem po lasach. Tym bardziej, że las mam jakiś 500 metrów od chałupy. I to jest właśnie ten las, którym jest teraz, że jest. Więc naprawdę polecam, nawet jak jest taki pochmurny, wręcz deszczowy dzień, to idźcie do lasu. Tu naprawdę idzie się wyciszyć i pomyśleć o różnych sprawach. A przy okazji nazbierać grzybów, jak ktoś oczywiście na tym się zna. No i trzeba dać pozór, żeby nie wlecieć do krzypówki. Aha. Jakby szedł jak innym chodniczkiem. Dobre. No to pozdrawiam wszystkich facebookowych ludzi, którzy ten materiał oglądają. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, bo zaśpadzę. Ludzie zbierają grzyby. Bo sam propaganda telewizyjna szaleje. Wydają, że nie będzie sztrumu, że w ogóle energii nie będzie. Słuchają także. Ale ja powiem tak, że nawet jeżeli te wyłączenia mają już nastąpić, to oni to zrobią specjalnie, żeby jeszcze bardziej ludzi nastraszyć. Straszyli nas COVID-em, teraz wojną i brakiem energii, że sztrumu nie będzie w zimie, inflacja, drożyzna, chcą nas po prostu wykończyć. Ale jak się wkurzymy, to się nie wiemy. Nie wyjdziemy na ulicę. Zobaczycie, że tak będzie. Ale wtedy, jak wyjdziemy na ulicę, będzie 50. fala pandemii i wrócą obostrzenia. No ja i wojna polsko-polska. Jeżdżą pomału do Skoczowa. A tu taki numer. Leje, leje, leje. Poczekać, jak to przestanie.
No to witam was wszystkich na targu w Skoczowie. Targu, a tu jest już... O, może nie będę wjeżdżał. Tam jest łagodni. Myślano trasa rowerowo. Tam jest. Zaraz na nią wjadę. Chociaż ja już dzisiaj nią... No jechał. Przecież. Dobra. No to ponownie, że jest na WTRC w Skoczowie. Mimo tych przelotnych deszczy, rajza się odbywa. Codziennie trują nas propagandą, że braknie energii, że braknie węgla. Powiem wam jedno. Guzik, prawda. Węgla jest mnóstwo. Tylko niech Warszawa swoje łapy z nim weźmie. Wtedy będzie ok. Ksiądz odmowy się zarządcą twojego terenu. Możemy być węglem. Bo jak ksiądz rządzi węglem, to rządzi sprawiedliwie. A jak robią to ludzie, którzy się kompletnie na tym nie znają, no to potem jest jak jest. Najlepiej pozamykać śląskie kopalnie, importować węgiel z Rosji, z tej, która jest tak przecież brutalno napadła na Ukrainę, ale węgiel jak najbardziej. Chociaż teraz jest embargo i wyszło wszystko, skąd ten węgiel był. Nie, od niego dali, ale nie, tam w Rosji, przecież Rosja było. Raz zakręcili. Kurde, a tu się okazuje, że oni węgiel teraz kupowali. Kurde. Że to wszystko jeszcze winna jest Unia Europejska. Powiem wam tak. Ja już od kilku lat nie oglądam telewizji. Bo jak słyszę takie brednie, to mnie kropla wypa. Lepiej się w ogóle nie interesować takimi sprawami. Lepiej jeźdźcie na rower chociaż raz w tygodniu. Miejcie to wszystko głęboko. No. Nie wiem, czego do kraju. Ale jeżeli ktoś ograbił mój region, moja ojczyzna, moja ojczyzna jest tam tajemnieszką. No to już milczeć się nie da. Pamiętajcie, że każdy prawdziwy patriota będzie bronił swojej ojczyzny. Zaś zaczyna padać. Co za cholerny pech. No to kieruję się już w stronę Brennej. Mogą tam nie był. Chociaż do samej Brennej to nie wiem, czy pojadę. Bo mam w planach przejechać się do Jaworza na Łęża. Bo tam mnie już bardzo dawno nie było. No i te przelotne deszcze będą mi dzisiaj towarzyszyły cały czas chyba. Na szczęście nie ma mi zima. Jest mi nawet za ciepło, byś powiedział. Mam na sobie westa, taką ocieplaną. Więc nie powinno być najgorzej. No jak widzicie już na rękach mam rękawice. No i znowu padzę. Upadałoby zaśpiewać środeczkowo piosenkę. To jedno, a to tak na chwilę, na szczęście.
nie są to jakieś ciągłe deszcze. Zjadymy. S52 nad nami. A ta rzeka to oczywiście Wisła. Słuchajcie, mamy dzisiaj prawdziwego pecha. Jeden deszcz skończył cedzić, skończyło pryszczyć. I tu oraz drugi deszcz, jak ja wyjechał spod wiaduktu. Jest to sprawiedliwość. Może jest to prawo, ale na pewno nie sprawiedliwość. No ale cóż. Jak to powiedziała pani ministra? No sorry, taki mamy klimat. Ale niestety tak to było. Od 3 tygodni, od 2 tygodni, w te niedzielne rajzy towarzyszy mi deszcz, niestety. No ale ministra Godo, że mamy taki klimat, no to sorry, tych powiedzieć. Wiecie, przyszło mi powiadomienie na Facebooku. Tam wziął udział w takiej dyskusji, że kaje moja ojczyzna, nie? Chociaż u nas ojczyzna to bardziej Heimat się nazywa. No właśnie, i teraz jak to z tą naszą ojczyzną na Śląsku jest? Z tym naszym Heimatem. Wielu ludzi na Śląsku uważa, że ojczyzna jest, czyli Heimat, tamka jest nasza chałupa, czyli tam, gdzie jest nasz dom, mówiąc po polsku. I teraz, gdzie to tak napisał, jakiś chłop z Warszawy mi goda, że mój dom jest w Polsce, a moją ojczyzną jest Polska. No trudno się z tym nie zgodzić, nie? Bo mój dom jest faktycznie w kraju, który nazywa się Polska, a konkretnie Rzeczpospolita Polska. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale moja ojczyzna jest tu, na Górnym Śląsku. Ojczyzna to jest ojcowski dom i to jest właśnie ta ojczyzna, ten ojcowski dom. A że ja jest tak pomieszany z Śląsk Cieszyński i reszta Górnego Śląska, no to bez tuż tak się u nas zawsze godało. No to mamy dalej już Górki Wielkie. Co? Jak ten szlak idzie? Szlak idzie prosto. Tu idzie prosto i teraz idzie na most w prawo. A to czegoś nie rozumiem, bo tam też jest zmontowane. Aha, już wiem jak to jest. To jest tak, że można przejechać i tak, i tak. Aha, no to tu jest trochę porąbane, ale w ostateczności można przejechać tu i jechać tam, bo on jest tak jakby rozdzielony na dwa. No to nie ma źle jeszcze. Ale tam już dalej nie ma znaków, więc jednak trzeba na most jechać. A to ci dopiero. Zrobione tak troszkę dziwnie.
Zaś pryszczy, kurczę. Ja te deszcze nie dają się. Sam jeszcze na L4 wylądzie, na rewirze. Dobra, pojadymy tak jak te znaki pokazują. Gałęzienie tu jest, troszkę tego nie rozumiem. Aha, tak to trochę łamigłówka jak w Czechach. Tu? To nie, drugi do roweru. Tu za baran to wyznaczył. Aha, i tu teraz jadę. Hej, trochę tu pomylił, ale powiedzmy, że to rozumiem. No i co, i tak mi chyba wydzielało całą rajzę. No górnie jadał tam, wiesz, tam leje się. Bielsko-Biała 20 km, Jaworze 9. Chlebowa chata, górki małe. Dobra, no to Cieszyn 29 km. Kurczę. To trzeba będzie kiedyś całkiem przetestować tę trasę. O kurczę, tam odskoczowa zaś gdzie ulewa. Trzeba najpiknąć. No i co? I znaki z tym? Tak, skąd? Tutaj. Zjadymy. Aj, proszę. Zajadymy tą trasę. W604 Velo Duralis. Słuchajcie, bardzo miło wiadomość, że powstają tu nowe trasy. Ale to jest ta trasa Bielsko-Biała Cieszyn. Ja już się kiedyś natknął na to, ale był tylko jeden znak. Teraz gałęzienie z WTR. Temat trzeba będzie rozwinąć. Widać, że to jest niedawno wkopywane te znaki. To dojechaliśmy do granicy Górek Wielkich. Moment, tak, że do Bielska-Białej 17 km. Za mną gładzia ulewa idzie. Tutaj się to wszystko pokrywa z trasą Greenways i z trasą rowerową niebieską z Nałęża. No i tutaj mamy już ostrzeżenie, że jest nierówna droga dla rowerzystów. Ale ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tu była równa droga. Słupki TK tutaj oczywiście są, nie będę ich teraz szukać, za chwilę pewnie zaś jakoś ulewa,
nie dopadnie. Więc pewnie trochę zmoknę. Tym bardziej, że przez jakieś 2 km nie ma żadnego dachu. Na liście i drzewa i strumy. Rano jeszcze tak fajnie było. No to bierze już w Jaworzu. I tutaj mamy koniec oznakowanego szlaku. A więc koniec oznakowanego szlaku. Więc formalnie dalej pewnie szlaku nie ma. A szkoda. Niestety nie ma go też na mapach. Póki co. Więc to szkoda, wielka szkoda. Jak widzicie, niestety zaźleje. I wygląda na to, że Roba będzie musiał coś pokombinować i jakoś skrócić ta rajza. No bo w takich warunkach jeździć to po prostu nie ma sensu. Potok Jasieniczanka, Jasionka. Tutaj. O kurczę, nic żeście nie widzieli. Czym nic nie godecie? No więc dotarłeś do Jaworza na Łęża. Kurde, tu się zaniosło na całego chyba. Chyba będzie fajran z tą rajzą. Ubrać się przeciwdeszczowe całkiem i cisnąć do chałupy. Pogoda się już totalnie zrąbała, a więc nie pozostaje nic innego jak tylko skończyć ta rajza. Problem jest taki, że tam kajomym jechać, to tam jeszcze więcej leje. Ale chociaż nie jest takie, że tam kojrzysz był też po testlowo. Także no trudno, tu dużo gadać. Jeszcze się troszkę zatrzymię i zrobię jakąś fotę. Na szybko. I zbiję się do chałupy, bo nie ma sensu jeździć, taka pogoda. Lubię rower, ale zdrowy rozsądek też musi wygrać. To już ostatnie ujęcie dzisiejszej rajzy. Jak widzicie, leje niemiłosiernie. Już jest niedaleko chałupy, a więc tradycyjnie godumbą. Cimcie się i do zazi, co złego to nie było. No sorry, taki mamy klimat. Ale ważne, że brzeg pokręcił. Chociaż teraz o tej porze bych już nie jadł. Jeszcze raz cimcie się i do zaś.